możliwość regulacji wydajności sławienia o około 50%. No i zobaczcie, co to działko może, jakie ma parametry. Zapraszam do oglądania. Włączenie pompy z kabiny. Słychać, pompka wysuwająca już działa. No i delikatnie podajemy strumień wody na odległość. Naciśnięcie działka to jest około 60 metrów. Troszkę niżej, bo naprawdę 60 metrów, znacznie dużo tego działka. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Tak jak mówiłem, to jest. Teraz kolega podniesie ciśnienie do około 5 bar, tak aby system zaczął dobrze działać. Będzie słychać za chwilę dźwięk kompresora. Kompresor się załączy. Tak, załączony kompresor. W tym momencie już za chwileczkę będziemy mieli taki ściana sprężona kam. Dla osób, które nie znają tego typu systemu, podnieście sobie go. Zobaczcie, ile nie mamy tutaj podawania delikatnego. Wszystko jest bardzo pięknie, bardzo ładnie położone. Bardzo dobrze oblepia mi całość. Uwaga na nogi, no pod nogami troszkę wodowania. Nie jest to system kompulsowy. Oznacza to, że u nas właśnie nie miesza się od razu środek na skórki całej pompy. Dodatkowe elementy. Uwaga tutaj w tej przestrzeni, gdzie się całość rozwija. Koło remizy jestem na pokazaniu. Najnowszego wozu. Tak i zobaczcie, w tym momencie jeden, drugi strażak, bierzemy sobie czy drabinę, czy jakiś inny element, wychodzimy. Bardzo dużo pytanie do lęku wysokich. Światełko do nieba finalnie. Ta krańcówka, którą widzicie, to jest dokładnie element zabezpieczający, czyli jeżeli będzie jakaś działość, element budynku i tak dalej, w tym momencie dostaje sygnał, uderzenie tak i cały mast schodzi od kilkadziesiąt centymetrów w dół, tak aby nie uległo. Autopompa Rosenbauera, 2000 litrów na minutę. Ten sobie reguluje obroty, nie ma najmniejszego problemu. Mogę sobie całość instalacji. Natomiast ta mała albo z agregatem wody, trzech kapałów. Nawet w tym naszym małym agregatem, jeżeli macie uczciwe trzy kapała, spokojnie są rolowane. W związku z czym nawet trzy kapała, agregat, już po to mamy, że robimy taką udział.